Po raz kolejny mieszkańcy osiedla Kąty spotkali się z przedstawicielami spółki Tauron, by rozmawiać o wpływie działalności kopalni na ich domy. Jak twierdzą, odkąd w tym rejonie prowadzone jest wydobycie, na Kątach trudno się żyje, bo ziemia często się tu trzęsie. Potwierdzeniem tego są choćby zapisy ze specjalnych urządzeń do pomiarów tych wstrząsów, które kilka lat temu zamontowano na osiedlu. Rok 2010 – 12 wstrząsów. Rok 2011 – 46 wstrząsów. Rok 2012 – 72 wstrząsy. Rok 2013 – 52 wstrząsy. Za rok 2014 jeszcze nie było statystyk, ale było ich z pewnością więcej. Natomiast w 2015 roku wstrząsy występują już nawet dwa razy w ciągu doby. Zdaniem mieszkańców na skutek tych drgań pękają ściany w domach, nawet wybudowanych stosunkowo niedawno. W tej sprawie o zadośćuczynienie za szkody od lat walczą mieszkańcy i Rada Osiedla. Podczas ostatniego spotkania w Urzędzie Miasta szef Rady Osiedla przypomniał wszystkie działania Rady w tym zakresie. Jak się okazało, pomimo wielu interwencji i spotkań z reprezentantami kopalni, efektów nie widać. Obecni na spotkaniu mieszkańcy mówili, że składane przez nich wnioski o odszkodowania, do czego zachęcali kiedyś przedstawiciele kopalni, rozpatrywane są negatywnie. Dostałem protokół z dopisaną stroną przez Południowy Koncern Węglowy, gdzie nie ma mojego podpisu. Gdzie tutaj pan Rafał, starszy inspektor nadzoru budowlanego, w którym stwierdza, że te pęknięcia nie mają nic wspólnego z działalnością górniczą. Jak dotąd kilkanaście osób złożyło wnioski o odszkodowania i za każdym razem efekt był podobny. Część z mieszkańców w tej sytuacji uznała, że składanie tych pism nie ma sensu. To nie znaczy, że zrezygnowali z dochodzenia i zdaniem należnych im praw. Oczywiście, żeby była jasność, to co pani mówi. W żaden sposób nie pozwolimy sobie na to, żeby nie została załatwiona kwestia dla nas odszkodowań za te szkody, które państwo zrobiliście. Jeżeli to spotkanie w dniu dzisiejszym nie przyniesie skutku, wyjdziemy na ulicę. Szanowni pytali przedstawicieli spółki, dlaczego mieszkańcy Byczyny otrzymali odszkodowania, a ich wnioski spotykają się z odmową. W Byczynie ściany były wybierane bezpośrednio pod rejonem zabudowań i wystąpiły te skutki bezpośrednio w postaci osiadań terenów, a to dla nas jest wprost od razu obowiązkiem do przystąpienia do odszkodowania i wypłaty czy usuwania tych skutków. W przypadku Kątów przedstawiciele kopalni nie widzą związku pomiędzy drganiami ziemi a pęknięciami ścian budynków. W Państwa opiniach dostajemy się, że te skutki występują, natomiast komisje, które kontrolują te obiekty, nasze pracowników, ale również komisje, znaczy firmy, które zostały przez nas wynajęte, żeby w sposób niezależny dokonać tej oceny, nie wykazują tych skutków jako geneza szkód górniczych. W tej sytuacji dyrektor radził, by mieszkańcy dochodzili wypłat ewentualnych odszkodowań na drodze sądowej. Według przedstawicieli Rady Osiedla Kąty to nie jest rozwiązanie, a działanie skazane z góry na niepowodzenie. Myśmy też byli u prawników, zasięgaliśmy na samą podstawę pewnych ekspertyz i jest taka sytuacja. Gdybyście byli kopalnią, sami jako tako byłaby szansa tam z wami walczyć, ale teraz nie ma szansy. Jak teraz jesteście spółką Tauron Wydobycie S.A., to się wiąże elektrownie, kopalnie, to my, tacy jak my, nie mamy szans, żeby was podać do sądu, bo nie ma na to funduszy. Na spotkaniu nie udało się dojść do porozumienia. Padła propozycja, by podobne rozmowy prowadzić w węższym gronie i już z prezesem spółki, który może podejmować konkretne decyzje. Pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania zaoferowała wiceburmistrz Szanowa Bożena Jopek. Obecny na spotkaniu starosta podsumował, że takie spotkanie nic nie da, jeśli zabraknie dobrej woli ze strony spółki, a na razie, jak mówił, jej nie widać. Proszę Państwa, cały czas mówimy o problemach, które są. Płytki pękają, szyby są też spękane, mury pękają, proszę Państwa, a Państwo jakby tego nie dostrzegacie. Proszę Państwa, Pani Burmistrz mówi o spotkaniu, o tym, że należy się spotkać i rozmawiać. Oczywiście jestem za rozmową, spotkania mają sens, ale musi być, proszę Państwa, jakaś wola współpracy. Musi być jakaś wola współpracy ze strony Państwa, ze strony Pana Prezesa, bo bez tego tak naprawdę o czym ta dyskusja ma się toczyć. Czy uda się dojść do porozumienia? Po kilku latach trwania sporu trudno w to uwierzyć. Jedyne, co może nieco pocieszyć mieszkańców, to fakt, że kopalnia na miesiąc odchodzi z wydobyciem z tego rejonu. Kolejne prace rozpoczną się w maju i będzie to już ostatnia ściana w tym rejonie, której eksploatacja zakończy się w sierpniu. Potem zakończy się wydobycie w złożu Byczyna.